Witam Mariusz, ten film jest dla Ciebie. Tutaj jest moja postać, nazywam się I am Aga, jakbyś nie wiedział. Jest ona czarodziejką, wysokim elfem i ma ogromne możliwości magiczne. Dobra, logujemy się do gry, mam nadzieję, że to będzie szybko. Na początku, w pierwszej becie czekałam chyba, nie wiem, 20 minut, może 30, żeby się zalogować. Teraz jest to bardzo szybko. Poza tym zdarzało mi się czekać w kolejce przez kilka godzin na to, żeby w ogóle się dostać do gry, co było niesamowicie denerwujące, szczególnie, że betę miałam, nie wiem, może przez 3-4 dni. Tym razem jest to tylko 2 dni, więc właściwie nic nie zdążę zrobić. Mam dość zajęty weekend. No, zobaczymy. Mam tutaj jakieś zadanie niedaleko, które oczywiście nie będę wiedziała, jak wykonać. Chyba, że będę biegać jak kurczak dookoła przez 3 godziny. Po pierwsze, chciałabym znaleźć miejsce, w którym mogę naprawić swoją zbroję. To jest całkowicie uszkodzona, ponieważ wczoraj umarłam chyba z 50 razy. Byłam zbyt zmęczona, żeby grać. Ach, przyzwyczajenie Steve'a. Zajrzeć do szafki i coś ukraść. A to tylko książka. A tu? O, następna. One hand and shield increased to 2. Nice. Lecimy dalej. Och, jakieś zebranie. Kurczę, czemu ja jestem taka duża? Ech, moja pierwsza postać była niższa, była leśnym elfem. Fajnie wyglądała naprawdę, ale niestety trochę źle jej poukładałam drzewko skilli, więc musiałam zrobić nową postać. Poza tym elfy wysokiego rodu są lepsze jako magicy niż elfy leśne. Dobra, gdzie ja mam tutaj iść? Tam gdzieś? Spojrzymy na mapę. Tutaj mam coś, a to w tym budynku. Zaraz jeszcze. Niestety zawsze mam problem z mapami w grach. Jestem do niczego w mapach. Nie wiem, nigdy nie miałam takiego problemu w realu. Jeżdżę samochodem, nie mam problemu nigdzie dotrzeć. Umiem czytać mapy. O! Prezent. Cokolwiek to jest. Ale w grach jestem kompletnie pogubiona. Dobra, tutaj coś skończyłam. Strasznie wolno się tutaj leveluje. Ja gram w tej chwili już chyba 5 dzień. Łącznie wszystkie bety. I mam dopiero 8 level. Bardzo bym chciała dostać 10, żeby wejść do strefy wojny. Ponieważ ja głównie grałam w strefach wojny. Byłoby fajnie sprawdzić, jak tutaj to wygląda, zanim w ogóle zdecyduje się kupić The Elder Scrolls Online. Dobrze. Może tutaj... Coś tutaj jest ciekawego. Być może będę mogła się naprawić. Dobra, lecimy. Shiftem przyspieszam i zielony pasek bardzo szybko znika. Niestety jest to wkurzające. To chyba gdzieś będzie... Gdzieś tutaj. O, pokażę Ci jeszcze, jakiego fajnego mam dragona. O! Dragona. Czy ty... Nie wiem, czy to jest dragon, czy to nie raczej jakiś proptak. Przepraszam, tutaj znajdę jakąś stację naprawy zbroi. Sprawdźmy. Tutaj mamy. Co mogę ukraść? Mam brakit z kradzeniem. Mi dadzą tutaj jakiegoś naprawiacza. Och, co to jest? Ojeju, kotek mały, miu. Mogę tutaj usiąść? Chyba nie mogę. O, mogę usiąść, no rewelacja. O, jak fajnie. Dobra, lecimy dalej. Dobra, Tamriel, pokaż mi, gdzie tutaj mam kogoś, kto może mi naprawić zbroję w końcu. Co to ma być? Może oczywiście w którejś z tych stacji craftingu naprawię? Niestety nie mogę wrzucić zbyt długiego filmiku, jedynie około 10 minut, a to z tego powodu, że nie dodałam sobie konta premium. Jak
jakoś nie bardzo widzę podawanie Google'owi mojego numeru telefonu. Kurczę, znowu się zmroziło. Niech się wypchają, chyba że potem jakiś numer z taka. Kupię kartę i wtedy... No dobra, puśćcie mnie. A może ten mnie naprawi? Och, tutaj może się naprawię. O jest, i pay, zobacz. Ile mam zepsutego wszystkiego. Boże, ile kasy na to pójdzie. Nie wiem, czy się opłaca. Dobra, repair. Repair all. For... 300, dobra. Dobra, repair, access. Znaczy, wszystko będzie mnie zabijało dookoła. Okay, teraz jak ja jestem naprawiona, mogę się udać w stronę którejś z misji. Gdzie one są? Ender. Chyba raczej muszę wyjść z tego miasta. Dobra, zoom robię, ale jakoś dopóki nie wyjdę z miasta, nie mogę zobaczyć reszty, co mnie dobija. O, tutaj mogę zobaczyć, no dobrze. O, mogę zobaczyć całą mapę. Może tutaj pójdziemy, co? Defeat Melanie. Jakiej będzie trzeba zabić jakąś tam Melanie, ale gdzie ja jestem? Aha, tu. Czyli musimy kierować się na północ. Tam gdzieś. Lecimy szybko. Gdzie jest mój prop? Tak, o, leci. Biegnie, znaczy się. No dobrze, trochę jestem niewyspana. Za bardzo mi kawa nie pomogła, ciągle mi się chce spać. Nie mam już żadnej herbaty, wszystko co mam to Pepsi, którą chyba za chwilę wypiję. Dobrze. Gdzie ja miałam biec? No kurde, zanim ja wybiegnę z tego miasta, to minie to moje kochane 10 minut, jedyne. Tamten człowiek ma konia. Konia można oczywiście sobie kupić w tej grze. Ale koń, mój drogi, to są takie pieniądze, że chyba nigdy nie będzie mi na niego stać. Bardzo chcę zakupić pełną wersję gry. Przybija mnie trochę płacenie abonamentu co miesiąc. Już płaciłam za Star Wars The Old Republic prawie rok czasu. Nie pytaj mnie, ile kasy straciłam. Ale to jest tak, że można wydać na jakieś głupoty pieniądze, a jeżeli jest się graczem, to może lepiej właśnie wydać na gry, prawda? Także zamiast do kosmetyczki, zamiast do fryzjerki, zamiast kupić sobie super ciuch, to ja gram. Dzięki temu mogę przeżyć bardzo wiele ciekawych żyć różnymi postaciami w różnych światach. No, naprawdę jest niesamowite, jeżeli chodzi o granie, prawda? Pogadajmy z tą kobietą. I goodbye. Biegniemy dalej. Prawdopodobnie tu biegniemy. Tak. Tu biegniemy, jeżeli nie zgubię ścieżki, może przebiegniemy przez tą rzekę. Fajnie, że przy tej becie, tej weekendowej, dzisiejszej, mogę legalnie prezentować filmy na YouTubcu. Mam zezwolenie. O cholera. Tu jest jakiś mob. O, już padł. Na szczęście ktoś mi pomógł. Jakiś NPC. Lud? Dobra, gościu. Ty jakiś nie rozmowny za bardzo jesteś. Okej, lecimy więc tutaj. O, tędy może, prawda? Cholera. Piorunem go. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, tamta też piorunami daje. Na szczęście więcej ludzi przyszło. Jakiś gracz z zielonym znaczkiem nad głową, to są gracze. Zbieramy dużo tego złota, nie ma, ale zawsze trochę więcej naprawy.
Boże, zapomniałam w ogóle, jak to się gra, czy gra w to. Jak się walczy, ponieważ ciągle siedzę w asasynach. A tam utrzymam tylko trzech właściwie przycisków na klawiaturze plus myszkę. Okej. Piorunem go. Kurczę, targetowanie mi się tu nie podoba, jest ono. Tabem, tabulacją się targetuje. Ale ja zawsze. Jakoś ten palec zawsze mam za daleko od tabulacji. Okej, co z tym da się pogadać? Nie. Zobaczmy w takim razie, co ten ma do powiedzenia. Jeszcze cokolwiek ma do powiedzenia. To trzeba go kliknąć szybko, bo nie mamy czasu. Biegniemy. Ach, co to było? Aha. Dobra. O! Stopowalano. Musimy go jeszcze powstrzymać. Dobra. Tam bym chciała się dostać, bo tam jest taki szart, który dodaje mi skill pointy. Tylko nie wiem, Holender, jak tam dostać się. O kurczę, znowu. Co oni tak się spawnują szybko? Okej. Okay. Spawnują się za szybko. Dobra, idziemy powstrzymać. Kogo wolano? Dziwne, dwa razy muszę klikać E, żeby otworzyć drzwi. Co? Oczywiście nie mogę się tam dostać. Gdzie ten szart jest? Gdzie ten szart jest? Wyżej. Tam gdzieś. Ale jak tu zaskoczę, to zlecę i oczywiście mnie znowu nie wpuści. Kiedyś już próbowałam. Zobaczymy tędy może. Zmęczona. Niewyspana. Niewyspana. Ktoś oświecił, gdzie jest ten szart. O, a tamto się dostał. Może go zapytam, jak się dostał, co? On akurat mapę sprawdza i w ogóle mnie nie widzi, ale ja bym chciała też się tam dostać. Pomóż mi, jak tutaj skoczę, to... Spadnę. Próbowałam już tego wcześniej. Nie mogę żadnej interakcji z nim zrobić. No gościu, zostaw tą mapę i mi powiedz. Hej! Hej! Skaczę tutaj, nie widzisz? Kurczę no! Co za... Zaczytany człowiek. Zagubiony. Ja wiem, że tam są drzwi, czy tutaj są drzwi i z tej strony ty... Nie, z tej strony nie ma. Ale ja jakoś... Spróbuję. Spróbuję. Że... Kurczę, nubię jak 150 miliardów. Prawdopodobnie to jest któryś z tych wejść. Albo z tych. Nie, tutaj nie można, więc to będzie któryś z tych prawdopodobnie. Nie to, ale nie jestem pewna. Zaraz się okaże. Tak! To jest to. Nadal czyta. O, zobacz jak pięknie. Teraz I have power! Jeszcze jeden sky shard muszę znaleźć. Będę mogła sobie dodać jedno skill pointa. Okej, ile ten filmik już trwa? Prawdopodobnie właśnie nasze 10 minut. Więc będę kończyć. Logout i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Pozdrowienia, Mariusz!